Wszyscy kochamy morze, kochamy plaże, na których możemy się wygrzewać w promieniach słońca i spacerować. Mało kto jednak wie, że plaże na zachodnim wybrzeżu są zagrożone zniszczeniami. Na odcinku mniej więcej od Wisełki na wschód też występują różnego rodzaju procesy erozyjne, występuje abrazja, występują miejsca, które są narażone na powódź morską, na zniszczenie przez sztormy. I my te rejony chcemy zabezpieczyć. Podczas czwartkowego spotkania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę o dofinansowanie projektu modernizacji i budowę umocnień morskich na zachodnim wybrzeżu Bałtyku. Bardzo się cieszę, że dzisiaj będziemy mogli podpisać się pod projektem bardzo ważnym dla regionu. Projekt ma na celu modernizację i budowę umocnień brzegowych na terenie, tak można powiedzieć, gminy Rewal. Przede wszystkim ma na celu ochronę brzegów morskich w tej gminie. Dla nas, dla Wojewódzkiego Funduszu jest to 16 projekt. Na poprzednie inwestycje wydano w sumie ponad 807 milionów złotych, z czego blisko 530 milionów pochodziło z Unii Europejskiej. Jedną z najważniejszych inwestycji jest obecnie umocnienie wału na jeziorze Martwa Dziwna, który został naruszony i zabezpieczono go jedynie prowizorycznie. Wał cały czas grozi przerwaniem, co mogłoby mieć katastrofalne skutki. Przerwanie wału wydmowego w tym miejscu mogłoby spowodować przelanie się wód Bałtyku do wód jeziora Martwa Dziwna, w konsekwencji zalanie drogi łączącej Międzyzdroje z Dziwnowem dalej z Kołobrzegiem i mogłoby zagrozić osiedlom miasta Dziwnów. Wzmocnienie i zabezpieczenie wałów i plaż na obszarze gminy Rewal wzmocni bezpieczeństwo na tym terenie. Nie jest to jednak jedyny pozytywny aspekt tej inwestycji. Poprzez ostatnie lata widzimy bardzo mocne inwestowanie i zabezpieczanie brzegu morskiego i cieszę się, że jest zrozumienie także w Wojewódzkim Funduszu. I jeszcze raz podkreślę, poprzez ochronę środowiska do bardzo mocnego wzmocnienia ekonomicznego gminy Rewal poprzez powiększanie ich pięknych plaż. Także jestem, myślę, wyrazicielem tutaj całych jakby szczęśliwym i wójtem, i mieszkańcem tej gminy. Prace w ramach projektu zostaną przeprowadzone jak najszybciej. Najprawdopodobniej rozpoczną się one na wiosnę przyszłego roku i większość z nich w tym roku zostanie skończona. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi blisko 23 miliony złotych.